Budowa nowego Legnickiego Urzędu Skarbowego trwała 3 lata. Urzędnicy z niecierpliwością czekali na przeprowadzkę. Nic dziwnego, stary budynek pamięta jeszcze czasy PRL-u. Wcześniej mieściła się w nim siedziba Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Różnica tu jest ogromna. Na pewno warunki są dużo lepsze niż poprzednim. No myślę, że będziemy zadowoleni wszyscy. Nowy budynek jest nowoczesny, wyposażony w windę i miejsca parkingowe. W sali obsługi klienta ma być jeszcze nowocześniej i sprawniej. Ta nowoczesność między innymi obsługi klientów będzie polegała na tym, że będzie system kolejkowy, który będzie porządkował kwestie osób oczekujących na załatwienie sprawy w urzędzie. Zmiany robią wrażenie także na mieszkańcach Legnicy. Podoba mi się. Jest różnie. Na razie nie wiem, no jest duża. Duże sale, pomieszczenia. Zobaczymy, jak będzie z obsługą. Na pierwszy rzut oka jest, zobaczymy, jak obsługa. Na obsługę nie ma co narzekać, przynajmniej na razie. Tym bardziej, że pracownicy skarbówki jako jedyni urzędnicy będą pracować także w Wigilię. Będąc członkami Korpusu Służby Cywilnej, no wykonujemy swoje obowiązki. Być może będą chętni, którzy będą chcieli załatwić jakąś sprawę w urzędzie. Urząd Skarbowy będzie otwarty w Wigilię od 7:30 do 15:30.